dorosłym wieku. No właśnie chciałem zapytać, bo ten czasookres to nie jest 2-3 lata od tej katastrofy, to no nie chcę powiedzieć, jaki jest bilans, ale ilu macie podopiecznych w tej chwili, jak to się szybko zmienia, czy starsze osoby, wiadomo. Tutaj zależy, czy mówimy o ludziach żyjących na wioskach w Czarnogórskiej Strefie Zamkniętej, bo na nich się skupiamy zawsze, bo to są ludzie totalnie odcięci od świata. Na zasadzie dojeżdża do nich emerytura, ale nie ma sklepu, więc tak jakby nie ma gdzie wydać tych pieniędzy. Sklepy są w samym mieście Czarnobyl, ale na przykład z wioski Kupowatek, gdzie żyje 9 babuszek teraz, jest 40 minut jazdy do Czarnobyla, do najbliższego sklepu, gdzie oczywiście ten sklep wygląda jak u nas za komuny, gdzie pani liczy na liczydle i tak dalej, a resztę wydaje w cukierkach, jak nie ma. Więc no taka babuszka, która nie ma auta oczywiście, a ma 90 lat, no to ona nie trafi nigdy do tego sklepu, dlatego skupiamy się na tych ludziach, na wioskach. I to jest kilkanaście osób, 14, jeśli dobrze pamiętam. Drugi temat to są ludzie mieszkający w Czarnobylu. To jest troszkę drugi temat, bo mimo że oni też mieszkają w strefie zamkniętej, to mają troszkę łatwiej przez to, że żyją w mieście, w którym te sklepy są. Tych sklepów jest tam 2 obecnie. Czyli mają gdzie wydać swoje pieniądze, jednym słowem. Natomiast im też pomagamy, bo to, że w tym mieście jest sklep, nie oznacza, że mogą do niego dojść. Albo że mają na to pieniądze. No bo jak się dostaje 1800 hrywien emerytury, czyli jakieś, nie wiem, 200-300 zł, no to nie jest to za łatwo, więc tym ludziom też pomagamy, ale tak jak mówię, skupiamy się numer jeden na tych ludziach w wiosce, na tych, którzy po prostu mają gorzej. I w samym, dlaczego to tłumaczę, bo nie mam zielonego pojęcia, ile ludzi jest w mieście Czarnobyl. Czemu nie mam pojęcia, mimo że im pomagam? Bo sama administracja tego nie wie. Bo część umarła, a nie odnotowano tego na liście w administracji, więc teoretycznie dalej są samosiołami, mimo że nie żyją od 3 lat. Część rodzina zabrała ze względu na zły stan zdrowia. No i niestety bardzo dużo samosioł wyjechało z Czarnobyla w 2022 roku. Bo Czarnobyl jest pograniczem ukraińsko-białoruskim. Jeśli dojdzie do konfliktu, no to najpierw tam, ponownego, w sensie najazdu. Więc było dużo przypadków, kiedy synowie, wnukowie już te babuszki zabierali gdzieś tam do siebie, bardziej w głąb Ukrainy, bojąc się, że te babuszki znów będą pod okupacją, a były na początku wojny. Okej, okay. Samosioły, to jest jakaś geneza tej nazwy? Samosiedleńcy. Tak wprost tłumacząc, mimo że oni nie lubią tego określenia, bo samo osiedleniec określa kogoś, kto przyszedł i się osiedlił. A oni zawsze mówią, ale jak się osiedliliśmy? Przecież my tu zawsze żyliśmy. Moja mama to żyła, babcia, prababcia, praprababcia i tak dalej, i tak dalej. Oni po prostu wrócili do siebie. No ale oczywiście to już tyle lat funkcjonuje, że mimo że nie lubią tego określenia, to się do niego na tyle przyzwyczaili, że już same się tak nazywają. No ja bardzo polecam wasze filmy, które macie na swoim kanale YouTube, gdzie relacjonujecie właśnie te odwiedziny. One nie są częste, chyba w tym roku byliście tylko raz, prawda? Tak, niestety w tym roku byliśmy tylko raz. W 2022 roku zrobiliśmy najwięcej pomocy. Bo 6 czy 7 czy 8 musiałbym teraz policzyć, ale naprawdę bardzo dużo. Praktycznie co drugi miesiąc byliśmy. No w tym roku niestety tego coraz mniej, bo i pieniędzy coraz mniej. Mhm. Bo wszyscy pamiętamy w 2022 roku, każdy się rzucił na to, żeby pomagać Ukrainie, a niestety potem to poszło w drugą stronę. No ja za chwilę do tego wrócę, do tych finansów, bo chciałbym zapytać o jedną rzecz, jeżeli będziesz mógł odpowiedzieć oczywiście. Ale tak jak przeglądam te zdjęcia, to są bardzo szczerzy, sympatyczni ludzie, przeważnie kobiety chyba nawet już w tej chwili. Tak, tak. No mężczyźni mają krótszy czas życia po prostu. Typowe babuszki, tak? Tak je nazywacie, babuszki. Tak. I powiem tak, pomimo tego, że przywozicie im te najbardziej potrzebne rzeczy, te zarówno pewnie odzież, jak i pożywienie, to te panie zawsze są przygotowane, żeby was ugościć. I to jest taka gościna, której nigdy się nie odmawia, ale ona jest tak szczera, że można uronić łzę, oglądając te reportaże. Mówiąc wprost. Powiem tak, mi się nawet łzy pojawiają, jak to oglądam, mimo że ja tam przecież byłem i znam cały kontekst tego.
i tak naprawdę też się przyzwyczaiłem do tego, bo już tak naprawdę przyjeżdżam tam jak do siebie. Ale jak oglądam nasze filmy, Ostatni Ludzie Czarnobyla zresztą, jeśli ktoś nie oglądał, to polecam, jest cała seria trzech filmów. Ale tak, to są bardzo szczerzy ludzie i faktycznie są zawsze przygotowani. My oczywiście przychodzimy i mówimy, że nie, nie, pani nie musi niczego szykować, my nie przyjechaliśmy się najeść, tylko odwiedzić, pomóc, przywieźć produkty. No ale babuszka się nie przemówi. Często się z takimi komentarzami spotykamy, że o, przyjechali młodzi chłopacy i wszystko wyjedzą babuszce. No, to tak nie działa. Przede wszystkim jak spróbujesz tego nie zjeść, to dostaniesz po prostu pałką przez głowę, bo babcia powie, że masz jeść. I nieważne, że w tym dniu byłeś w trzech innych chatach i tam też był obiad. To jest taka zasada. Ona chce cię ugościć, bo ona za wiele nie ma. Jedyne, czym może się odwdzięczyć, no to ugotować tu jakieś pyrki, ogórki kiszone postawić, słoninkę, czyli sało i samogon, czyli lokalny bimber pędzony przez nich osobiście. I one nawet jak wiedzą, że się śpieszymy, że nie mamy czasu, bo bywały takie sytuacje, że dosłownie tylko rzucić produkty, porozmawiać 5 minut i już musieliśmy jechać. Oczywiście z powodu wojny. No to one po prostu potem przeżywały i przyjeżdżamy 2 miesiące później, a babuszka mówi, że tak przeżywała, bo my i tak pomogliśmy, tyle produktów przywieźliśmy, a ona się nie odwdzięczyła. No i oczywiście my zawsze przekonujemy, że to my tak nie patrzymy na to, ale ona po prostu chce i ona tego potrzebuje, żeby przydać się po prostu komuś, bo siedzi cały czas sama i to, że ona może chwilę nad nami polatać, że zawsze mówią, wy usiądźcie, teraz ja tu będę biegać i wszystko robić, i ona nawet nie chce pomocy w tym obiedzie. Ona chce po prostu nad nami latać, chce być potrzebna przez te 5 minut. No to jest taka serdeczność. Zresztą można zauważyć tą wdzięczność taką osobistą, bo niekiedy nawet wasze wspólne zdjęcia są wyeksponowane na ścianach obok. Ja powiem tak, nasze wspólne zdjęcia są na ścianie albo na półce każdej chaty, każdej jednej dosłownie chaty Samosioła w Czarnobylu. Nie ma domu, gdzie nasze zdjęcie wspólne by nie było. I często to są zdjęcia wśród rodzinnych zdjęć. Tu się chwalę tym, bo uważam, że ja osobiście jestem tego bardzo, bardzo dumny. No tak, jest to powód do dumy oczywiście, no bo to mówię, to jest swego rodzaju takie podziękowanie i pamięć o kimś, kto może, a nie musi, a robi naprawdę super robotę. Tak, to świadczy o tym, jak nas traktują, że ona nie rzuciła tego w kąt, żeby się gdzieś tam kurzyło, tylko ona chce widzieć to zdjęcie, chce na nie patrzeć. Taka forma szacunku jakby, że nie jesteśmy przypadkowymi ludźmi, którzy przyjechali, rzucili te produkty i sobie pojechali. Mm-hmm. A chciałem zapytać o władze lokalne, bo no tutaj Polacy gdzieś tam urośli w oczach Ukraińców i Ukrainy. Tak to odbieram, jeżeli chodzi o tą pomoc humanitarną, ale czy władze są przychylne, czy pomagają wam dojść, dojechać do tych miejsc, które was interesują? Czy macie ewentualnie jakieś potrzeby pomocy z zewnątrz na przykład, jeżeli chodzi o, nie wiem, dyplomację polską? Korzystaliście? Były takie przypadki? Powiem tak, jakby nie byli przychylni, to byśmy się tam nie pojawiali teraz. Pewnie do tego dojdziemy, podejrzewam, ale obecnie do Czarnobyla nie da się wjechać, bo teren jest przejęty przez wojsko. Ze względu na to, że to jest teren przygraniczny, no, trzeba to pogranicze zabezpieczać, bo nigdy nie wiadomo, kiedy Rosjanie znowu próbują skorzystać z terytorium Białorusi. Już raz Łukaszenka im ten teren udostępnił, niestety. To się skończyło, ale zawsze jest takie ryzyko, że do tej polityki wróci. Więc tak, sam w ten sposób nam pomagają. My akurat tutaj współpracujemy nie z samą administracją strefy czarnobylskiej, a z policją czarnobylską. I oni bardzo pomagają samym tym, że nam robią przepustki, pozwalają nam wjechać i poświęcają swój czas, bo jeżdżą z nami po tym Czarnobylu przez 2-3 dni. Bo to, że dostaliśmy przepustkę, nie znaczy, że możemy sobie jeździć, gdzie chcemy. Oni muszą nas pilnować, żebyśmy oczywiście nie pojechali tam, gdzie nie możemy, ale też no, naszego bezpieczeństwa muszą pilnować. Więc jak najbardziej. I to powiem szczerze, z nimi też mamy kontakt już jak z kolegami dosłownie. Nie ma tutaj czegoś takiego, że o, napiszcie pismo od, nie wiem, ambasady Polski czy coś. Tylko dzwonię, Sasza, przyjeżdżamy 7. Okej. I działamy. Każdy.